Dzień dobry, pędzę robić kawkę, a Was zapraszam na vloga. Odnośnie kawy skończyła nam się ta niebieska w ziarenkach, którą mieliłam i którą Wam pokazywałam kilka vlogów temu. Skończyła się również po sklepach, dlatego że nie mogę jej znaleźć, ale kupiłam lewatce espresso. Bardzo dobra, ale cholera mocna. Naprawdę ma intensywny, mocny smak, także całej miarki, takiej miarki ekspresowej, nie sypałam, troszeczkę mniej. Tu jest taka moja jedna miarka. Ale ta jest po prostu idealny, ma smak, to jest rosa i często właśnie ją kupuję, jak nie ma tej niebieskiej. Też bardzo dobra. I tak, chciałabym Wam coś ogłosić i coś pokazać, ale najpierw może zacznę od ogłoszenia. A więc dzisiejszy vlog to będzie takim ostatnim vlogiem w tym miesiącu, dlatego że zarządzam krótką przerwę i taką ciszę przedvlogmasową. Do 1 grudnia pozostało 10 dni. Dzisiaj mamy 20 listopada. Już pominę fakt i nie będę komentowała tego, jak bardzo czas zapiernicza, bo naprawdę w ekspresowym tempie. Do końca listopada jeszcze na moim kanale oczywiście pojawią się filmy tematyczne związane z perfumami, ale tak vlogowo zobaczymy się od 1 grudnia na vlogmasach, na które serdecznie zapraszam. To będzie już chyba 4. vlogmas, który będę nagrywała. Jeszcze do końca nie wiem, jak to rozgryzę, dlatego że myślałam, takie mam myśli ostatnio, żeby nagrywać codziennie, ale łączyć te dni. Czyli pierwszy dzień połączę z drugim dniem. Wiecie, no jeszcze nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało, ale okaże się, że tak powiem, w praniu. I teraz pokażę Wam kalendarz adwentowy, bo aktualnie mam tylko jeden na ten moment. I dlatego muszę się spiąć, sprężyć, dlatego że tych kalendarzy będę troszkę miała. Zacznę może od tych DIY, dlatego że będziemy miały z Dominiką 3 kalendarze DIY. Ja robię Dominice i to będzie z różnościami kalendarz. To nie będzie typowo kosmetyczny, typowo pielęgnacyjny, tam po prostu będzie miszmasz wszystkiego. Drugi kalendarz będziemy miały wspólny. Dominika będzie miała jedno okienko, ja będę miała drugie okienko. Trzeci kalendarz Dominika zrobi maseczkowy. Tak, dobrze słyszycie, jest 10 dni do vlogmasów, a Dominika jeszcze dopiero go zrobi. Bo wiecie co, wynikła taka sytuacja, że kurier nie dostarczył nam na czas przesyłki z Polski. To znaczy odmówił tak naprawdę, dlatego że Gumiś kupił mi prezent i kilka kurierów bało się go przewieźć. Ale o tym na vlogmasach, bo pewnie na vlogmasach Wam pokażę prezent, który mi Gumiś kupił, a kurierzy po prostu odmawiali, bo tylko i wyłącznie dlatego, że są zapchani po brzegi i bali się, że ta rzecz po prostu się potłucze podczas przewozu. Ale zdecydował się jeden kurier, dlatego troszeczkę tak długo czekałam na tą przesyłkę. No a w tej przesyłce są również i maseczki, między innymi. Także dopiero pod koniec listopada albo na początku grudnia dotrą do nas te maseczki, więc Dominika w pędzie będzie robiła ten kalendarz. Oczywiście ja jej pomogę, to znaczy nie będę widziała samych maseczek, dlatego że Dominika powkłada jej wszystko do koperty, tak jak w zeszłym roku, no ale te numerki jej pomogę przywiązać. To byłby taki 3. kalendarz DIY. 2 kalendarze mam kupione. Jeden, który widzieliście już jakiś czas temu na Instagramie, Marka Kills. Grafika tego kalendarza jest przepiękna, przeświąteczna, a ja uwielbiam takie grafiki. Dla mnie kalendarz adwentowy powinien być po prostu świąteczny, bo na tym polega cała idea kalendarzy adwentowych. W środku również jest niesamowicie świąteczny. Ten kalendarz jest kalendarzem pielęgnacyjnym. Dokładnie nie wiem, co tam jest, dlatego że nie oglądałam żadnych filmów z otwieraniem tego kalendarza. Ogólnie miałam mieć tylko i wyłącznie jeden kalendarz adwentowy, ale stało się tak, że mam 2 kalendarze adwentowe pielęgnacyjne, dlatego że w zeszłym roku próbowałam zdobyć Shiseido, taką japońską, luksusową markę kosmetyczną. Niestety nie udało mi się. W tym roku również bezskutecznie próbowałam go kupić. Nie wiem jak w Polsce, ale tutaj tych kalendarzy było bardzo malutko. Po prostu było więcej chętnych niż ilości kalendarzy. Także ciężko mi było w tym roku go zdobyć. Ale za to zdobyła go dla mnie Paulina, koleżanka, której serdecznie dziękuję i pozdrawiam i życzę miłego urlopu, bo aktualnie jest na urlopie w Polsce. I kupiła mi go na stronie polskiego Douglasa i jeszcze gdzieś tam wynalazła 20% zniżki na ten kalendarz. Także mam 2 kalendarze i Ogromnie się cieszę, dlatego że te dwie marki chciałam bardzo przetestować, dlatego że interesują mnie właśnie te produkty pielęgnacyjne. Mały haul z dzisiejszego dnia, dlatego że przed chwilą byłam w sklepie i kupiłam kilka dosłownie malutkich rzeczy. Boksa kupiłam, ale Dominika go wynalazła, dlatego że potrzebowała zamienić takie materialne boksy, gdzie... Ma taką biblioteczkę w zasadzie na książkę, taki mebelek dla Lukaska. U góry sobie trzyma książeczki, a na dole miała wcześniej coś ala tego typu boksy, tylko troszeczkę szersze i inne kolory, ale Lukas wszystkie je popsuł, zniszczył i w strasznym stanie były, także postanowiła zamienić na coś tego typu plastikowe i mam nadzieję, że będą bardziej wytrzymalsze. Ja też sobie pojechałam kupić, stwierdziłam, dobra, ja też biorę, bo jest ładny, na pewno na coś wykorzystam, dlatego że takich boksów nigdy dość, a mam miejsce, żeby go gdzieś tam położyć tutaj w garderobie. I dokupiłam taką nowość, bo wiecie co, szukam tych płynów z Fabulozy, antybakteryjnych i nigdzie je nie widzę. Ja nie wiem, czy tą markę już wycofali od nas z Irlandii, czy co. W każdym razie bardzo lubiałam te płyny do dezynfekcji i spray do mebli, także u mnie się te produkty genialnie sprawdzały, no ale nie widzę tej marki, ale za to jakaś nowość weszła. Astonish, no coś w tym stylu marka, podobna bardzo do Fabulozy, troszeczkę inne opakowania i przepiękny różany zapach tutaj mam, tego płynu antybakteryjnego. Również z tej marki kupiłam dla spróbowania taki koncentrat, płyn do mycia podłóg i on jest przyjazny dla zwierząt, dla psów, dla kotów, także no jestem ciekawa, dajcie znać, czy już mieliście właśnie te produkty z tej marki, ja będę dopiero je no testować. No i co już jeszcze dokupiłam? Tabletka chyba do pralki, tak? No, do pralki, do czyszczenia pralki i kostki takie nowe, nie miałam wcześniej, takie turkusowa i jedna biała tam jest w środku. Domestos, także zobaczymy jak pachną. Kupiłam, bo nowość, a wiecie, u nas jest wiecznie jedno i to samo, więc jak jakaś nowość się pokaże, no to chętnie kupujemy coś odmiennego niż do tej pory właśnie było w użytku. Dzień dobry Dominika i do widzenia. Dlatego żegnamy Dominikę, ponieważ Dominika idzie na tą kolację O, Lukasek trzasnął. Dziękuję Ci, Lukasku. Hej, Lukasek. Zostajesz z babcią? Lukas? Będziemy tu rządzić teraz my, tak? No. Także Dominika... Cheese mówisz? Jedzie na urodzinowy obiad. Tak naprawdę to może być obiad o kolacja. I wróci za 2-3 godzinki. A później babcia idzie. Cheese! Także okej, żegnamy mamusię i idziemy się zajmować naszymi sprawami. Biedny, biedny. Co ci mama zrobiła? Przepraszam, chodź podmuchamy. Już? Aciu, nie ma za co. Aciu, to jest po litewsku dziękuję, dlatego że Lukasek mówi dziękuję w 3 językach. Maseczka, koncert. Koncert oczywiście będzie przy pożegnaniu. On też tak robi jak ja gdzieś idę, także tutaj jest wycie jedno. I łączę się z Wami. Kilka godzin później Dominika wróciła, a teraz ja mam wychodne. I witam się serdecznie z Wami od Ani. Cześć Aniu. Dobry wieczór. I zaraz Wam pokażę, co Ania tutaj ma w salonie. I widzę, że tutaj jest po prostu książkowy raj, także... Jak ja bym miała nagrywać pozycja po pozycji, to ten film by trwał chyba do jutra. Do pojutra. A powiedz, ile zamówiłaś książek? No ponad 55 przyjedzie teraz. 50... Prawdopodobnie, może trochę więcej, nie jestem pewna. Tak, 50... Zgubiłam się. 55 książek Ania zamówiła i kurier będzie jej nadawał właśnie w grudniu, znaczy kurier, mama twoja nada paczuszkę. Tak. Tak jak ja jestem perfumoholiczką, to Ania jest książkoholiczką. W ogóle pozdrawiamy Sylwię z kanału Sylwia S, dlatego że ona... Też uwielbia książki i ja widzę tutaj, że masz kilka pozycji w jej klimacie w ogóle. Albo wszystkie w jej klimacie. Okej, odwracam kamerę. I tak, to jest pierwsza przestrzeń z książkami, czyli widzicie 2 podwójne regały. Nie, 1 podwójny regał. Tutaj widzę, co ty to masz, Ania? Co ty to masz? To masz do... A co to jest za półka? To jest taka specjalna półeczka? A... Tutaj podłoga, taka malutka dostawka, można powiedzieć, do głównej biblioteczki. Ściana. Z drugiej strony, tutaj proszę, kolejne półeczki i tutaj taki malutki regalik z książkami. Takie najciekawsze pozycje mi pokaż. Z tej strony, jakie masz takie hity, co byś poleciła? To. Te wszystkie 6 chyba jest ich, nie? Tak? Tak. I to jest Real, autor Katie Evans. Także Sylwia, znasz Katie Evans? I tutaj pewno widzę wszystko, a to też? Wszystko to też bardzo dobre jest, no. No ja widzę, że Ania ma takie nie wszystkie. Nie wszystkie, wiem, że masz nie wszystkie. Na górze są, patrz, mamy października, ode mnie z tamtego roku jeszcze choinka stoi. To jest z zeszłego roku? Tak, zapomniałam jej schować. To się nie opłaca, za chwilę święta. A okej, a powiedz mi z tej półeczki, co jest takim największym hitem? No ja nie wiem. Wszystko jest hitem u Ciebie. To mi się wszystko podoba, to mi się wszystko podoba. Tutaj. Co to jest? To jest mafia wszystko praktycznie. A to są mafijne, tak? To są przeważnie, ale nie wszystkie. Te są jakieś takie, już nawet nie pamiętam, o czym to było. Te są bardzo dobre. Te... Poczekaj, ja tu zbliżę. Jaka tu jest w ogóle ten... to jest Tilikol. No, tu macie takie pozycje jak pogodzenie z mrokiem, przebaczenie, odkupienie. Daniel, Lori. A powiedz mi, co teraz czytasz? Teraz. Aktualnie. Dzisiaj? Będziemy tak krążyć. Czytam to, bo to są wszystkie nieprzeczytane jeszcze te. Aha, jeszcze masz tutaj książki. Tu mam nieprzeczytane. No. I tu mam nieprzeczytane jeszcze. A jeszcze tego Wam nie pokazałam. Półeczka pod telewizorem. Tak, to mam przeczytane. To mam nieprzeczytane. I to mam nieprzeczytane. Także kolekcja naprawdę pokaźna, a tutaj jest właśnie aktualna książka, którą Ania czyta. Edukacja Kopciuszka. Tak. Bardzo ciekawy tytuł. bardzo dużo można sobie wyobrazić po tym tytule. Naprawdę, Ania... O, tu jest opiekunka. A ja mam jakąś książkę nową, którą Ci muszę pokazać. Może nie czytałaś, chociaż wątpię. Ty pewnie wszystko czytałaś, co ja posiadam. No możliwe. No. Fajna, ładna kolekcja. Naprawdę raj dla książkoholików. Tu. Jeszcze raz pokażę nieprzeczytane pozycje. Tu. I półeczka. To już wszystko, jeżeli chodzi o ten vlog. Ja Was z całego serca zapraszam na Vlogmas 2021, który będzie oczywiście emitowany od 1 grudnia. Tutaj małe przypomnienie z Vlogmasów z lat ubiegłych. Ja już się z Wami żegnam. Dziękuję pięknie za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Buziaki, na razie, pa, pa! Cały świat się nagle zmienia.